MTTOLO TV przedstawia. Spotkania Mateusz Kowal zdobywa pierwszą bramkę dla drużyny Przeworskiego Orła. Spotkamy Jacek Flis i 2-0 dla Przeworskiego Orła. Spotkania Dawid Krzywny i 3-0 dla Orła. Spotkania Dawid Krzywny i 3-0 dla Orła. Siódma minuta spotkania i Piotr Boratyn 4-0. Yeah!
Nie zakończyło się spotkaniem pierwszej rundy okręgowego Pucharu Pomorski pomiędzy Huraganem Gniewczyna i Orłem Przewodem. Zwyciężyła drużyna przewodzka 5-0 po bramkach w szóstej minucie.